W tym nagraniu będziemy kontynuować analizę konfiguracji elektronowej. Przeanalizujemy, jak będzie wyglądała konfiguracja pełna dla atomu niklu. Najpierw odszukajmy nikiel w układzie okresowym pierwiastków. Nikiel znajduje się w 10. grupie układu okresowego pierwiastków w okresie 4. Liczba atomowa niklu wynosi 28. Zatem wiemy, że w jądrze atomu niklu znajduje się 28 protonów. Dodatkowo wiadomo, że w obojętnym atomie na powłokach elektronowych znajduje się 28 elektronów. Skoro nikiel znajduje się w 4. okresie, to wiesz już, że będzie on miał 4 obsadzone powłoki elektronowe. Powłokę K, powłokę L, M i N. W zapisie konfiguracji pełnej należy uwzględnić poza powłokami wszystkie podpowłoki, na jakich znajdują się elektrony. Aby nie pomylić się w zapisie konfiguracji, proponuję cały czas monitorować zapis za pomocą układu okresowego pierwiastków. To zaczynamy. Mamy pierwszy okres, pierwsza powłoka. Dwa pierwiastki w bloku S, co odpowiada dwóm elektronom na podpowłoce S. Na podpowłoce 1S. Teraz przechodzimy do drugiego okresu. Zaczynamy zapełniać drugą powłokę. Jesteśmy w bloku energetycznym S. Zapełniamy podpowłokę 2S. Raz, dwa, dwa elektrony. Teraz przechodzimy do podpowłoki P. 2P. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć atomów. Więc układ okresowy podpowiada nam, że na podpowłoce 2P można maksymalnie obsadzić 6 stanów kwantowych, 6 elektronów. Rzeczywiście tak jest, ponieważ na każdym orbitalu P możemy obsadzić 2 elektrony, a tych orbitali możemy mieć 3. PX, PY i PZ. To też na podpowłoce 2P można maksymalnie obsadzić 2 plus 2 plus 2, czyli 6 elektronów. Skończyły się atomy w drugim okresie, więc przechodzimy do okresu trzeciego. Zaczynamy zapełniać elektronami powłokę trzecią. Ponownie mamy podpowłokę S. Tym razem tylko podpowłokę 3S, na której mogą znajdować się 2 elektrony. Przejdźmy tutaj. Mamy podpowłokę 3P, na której może znajdować się 6 elektronów. Skończył nam się okres trzeci, więc przechodzimy do okresu czwartego. Jesteśmy w bloku energetycznym S. Mamy tylko jeden orbital S, czyli obsadzamy tutaj ponownie 2 elektrony. A teraz uważaj. Przechodzimy do bloku energetycznego D. Blok energetyczny D, jak wiesz z poprzedniego nagrania, mimo że w układzie okresowym pierwiastków znajduje się w 4. okresie, to należy on do powłoki trzeciej. Nikiel jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 z kolei. Więc wiemy, że na podpowłoce 3D znajduje się 8 elektronów. Przeanalizowaliśmy całą konfigurację elektronową niklu. Podsumujmy. Konfiguracja pełna dla atomu niklu wygląda następująco. W lewym dolnym rogu zapisujemy 28, piszemy symbol niklu, dwukropek, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Elektrony walencyjne atomu niklu znajdują się na podpowłoce 4S i 3D. Więc nikiel ma 2 plus 8, czyli 10 elektronów walencyjnych. Istnieje jeszcze inny sposób, w jaki możemy kontrolować to, czy poprawnie zapisujemy konfigurację elektronową atomów. Skoro nikiel znajduje się w 4. okresie, to znaczy, że ma zapełnione 4 powłoki elektronowe. To już sobie powiedzieliśmy. Dodatkowo wiemy, że istnieją następujące podpowłoki. S, P, D, F. Na powłoce pierwszej znajduje się tylko podpowłoka S. Na powłoce drugiej podpowłoka S i P. Na powłoce trzeciej podpowłoka S, P, D. A na powłoce czwartej podpowłoka S, P, D, F. Teraz połączmy te podpowłoki za pomocą linii ukośnych. Musimy rozdysponować 28 elektronów niklu. Więc najpierw elektrony osiądą tutaj. Tutaj jest najniższa energia. Zajmą one orbital 1S. 1S, 2 elektrony. Następnie ten odcinek już się skończył.
Idziemy do drugiej linii. Mamy podpowłokę 2s, na której ponownie mamy dwa elektrony. Kolejna linia również się skończyła. Idziemy do trzeciej linii. Mamy tu podpowłokę 2p. Na nią wskakuje 6 elektronów. 2p6. Idziemy zgodnie z kierunkiem linii. Pojawia się podpowłoka 3s. Tu wskakują dwa elektrony. 3s2. Linia ponownie się skończyła, więc idziemy do kolejnej linii. Mamy podpowłokę p. 3p. Na nią wskakuje 6 elektronów. 3p6. Teraz linia prowadzi nas do podpowłoki 4s. Wskakują tu dwa elektrony. Rozmieściliśmy już 2, 4, 10, 12, 18, 20, 20 elektronów. Pozostało nam jeszcze 8 elektronów. Skończyła się ta linia, więc idziemy do początku kolejnej linii. Mamy podpowłokę 3d, na której umieścimy wszystkie pozostałe elektrony. Zapiszę więc 3d8. Ponownie mamy zapisaną całą konfigurację elektronową dla atomu niklu. Atom niklu, który składa się m.in. z 28 elektronów, ma konfigurację 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Zarówno ten i ten sposób prowadzi do zapisu poprawnej konfiguracji elektronowej, do pełnej konfiguracji elektronowej. Jednak dzięki analizie układu okresowego pierwiastków nie musisz martwić się ciągłym liczeniem, ile elektronów już rozdysponowano na poszczególnych podpowłokach. Jeśli przyjdzie Ci kiedyś określić, jaka jest konfiguracja elektronowa jakiegoś cięższego pierwiastka, na przykład bromu, to tutaj cały czas musisz liczyć, ile elektronów już rozmieszczono na poprzednich podpowłokach. A kiedy skorzystasz z układu okresowego pierwiastków i zlokalizujesz brom, to po pierwsze, z racji tego, że brom znajduje się w czwartym okresie układu okresowego pierwiastków, wiesz już, że ma 4 powłoki elektronowe, 4 zapełnione powłoki elektronowe. Po drugie, skoro znajduje się w tym obszarze układu okresowego pierwiastków, to jego elektrony o najwyższej energii zajmą podpowłokę P. Znajduje się on w bloku energetycznym P. A po trzecie, śledząc poszczególne, nazwijmy to sobie, oczka w układzie okresowym, szybko i bez większych rachunków matematycznych zapiszesz konfigurację elektronową atomu bromu. Skoro elektrony o najwyższej energii zajmują podpowłokę P, 4P, to wiadomo, że wszystkie podpowłoki, na których elektrony uzyskują niższą energię, muszą już być obsadzone. Więc konfiguracja pełna atomu bromu prezentuje się następująco. Piszemy symbol atomu bromu, 35, które obrazuje po pierwsze ilość elektronów w atomie bromu, ale po drugie także ilość protonów w tymże atomie. Dwukropek, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, tu uwaga, 3d10, wracamy, 4p. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 4p5.